Ja całe życie gram w piłkę, co ja będę robił? Tylko nie krzywdź innych, Janek. Czy jesteś fanem piłki nożnej? Owszem, jestem. Jakiego klubu? Legia Warszawa. Skazany na bluesa i różyczka to jedna z jego ostatnich filmów. Jan Kidawa-Błoński, bo właśnie o nim mowa, to reżyser, który pokaże nam swoje nowe dzieło – Gwiazdy. Dzisiaj jesteśmy na premierze tego filmu w kinie Pracha. Nie, tym razem Dakan nie będzie mówił. Jestem Marta i zapraszam do oglądania. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest niepoprawne politycznie, co ja mówię, bo w niektórych miastach jestem wrogiem, no ale liczę na szacunek. Ja szanuję innych kibiców i szanuję innych ludzi. Janek jest kibicem, zdaje się... Nie zdradzaj, bo wiesz, zastanów się. Walczyliśmy z Anglikami o udział w Mistrzostwach Świata. Trener Górski powołał mnie do reprezentacji. Jeżeli chodzi o Mateusza, to dosyć wcześnie, już na etapie pisania scenariusza właściwie, wydawało mi się, że on byłby znakomitym pomysłem do zagrania tej roli z wielu powodów. Wszystkim taki, że jest podobny do Banasia. I była jeszcze Marlena. Nawet cytków nie ma. Której obaj kochaliśmy się od dziecka. My wszyscy jesteśmy tak poranieni w tym filmie, że nie wiem, czy tutaj można mówić o takiej pięknej miłości. Myślę, że bardziej byłam takim obiektem, o którym oni walczyli. Z Janem Kidawą-Błońskim pracowało mi się fantastycznie, on mnie świetnie poprowadził i tak jak też opowiadał o mojej postaci, on sam stwierdził, że to na pewno będzie ciężka praca, ale tak mnie poprowadził, że jakby mogłam pokazać to, co mam najlepsze. To nieprawda. Przepierdolony. Reżyser powiedział, że jak zobaczyłeś scenariusz, czy jak dowiedziałeś się, że będziesz grał Gintera, to taki miałeś błysk w oku. Bo jeżeli mam być szczery, to jak przeczytałem scenariusz do tego filmu, to poczułem od razu automatycznie jakąś tak silną integrację z tym bohaterem, że de facto wszystko mi się wydało paradoksalnie łatwe. Pierwszy raz tak miałem, pierwszy raz poczułem dokładnie, co trzeba zrobić w tym filmie. Nie mam czegoś takiego, że coś było dla mnie najtrudniejsze. Ginter to nie jest człowiek, który jakby zło rzeczy. To nie jest człowiek, który jest wypełniony z jakimś złem, które nim powoduje. Tylko to jest facet, który po prostu czuje się pokrzywdzony i jest żądny zemsty. Polska drużyna w finale pucharu, zdobywców pucharu. Szalejemy ze szczęścia. Komu żeś kibicował? A ty? Janek jest kibicem, zdaje się... Nie zdradzaj, bo wiesz, zastanów się. Dobra, zastanowiłem się. Wiecie, okej. Janek jest kibicem Ruchu Chorzów.